Już we wtorek 8 października o godzinie 14.30 na kanale Teorii rozpoczynamy Halloweenowy maraton Brawl Stars. Oczywiście z codziennymi odcinkami dla Was. Jesteście gotowi? Jeśli tak, to napiszcie w komentarzu hashtag Halloween i słyszymy się 8 października. Siema, siema, Teorii, dzisiaj mam dla Was naprawdę dużo newsów, dlatego oglądajcie od początku do końca. Już przechodzimy szybciutko do pierwszego, bo jest o czym mówić, ale zanim to mam dla Was wyzwanie. Teraz na moim koncie mam 6057 golda. Tyle monet mam na moim koncie. Jeśli wbijecie więcej łapeczek w górę pod tym odcineczkiem, to wygrywacie Wy. Jeśli nie, to wygrywam ja. Zobaczymy, kto tutaj wygra. Więc jak możesz, ziomal, to zostawiaj szybciutko łapeczkę w górę. Z góry wielkie dzięki. A ja tutaj szybko wyświetlam dwie osoby, które ostatnio zgarnęły ode mnie darmowy spray. Gratulacje, ziomale, to Wy wygraliście. Zgłoście się do mnie na tego maila, macie na to 2 dni. Jeśli nie wygraliście, to się nie przejmujcie, bo już jest coraz bliżej do Brawloween, czyli do Halloween w Brawl Stars, a wtedy codziennie będę wam rozdawał jakiegoś jednego właśnie halloweenkowego skinka. Więc już teraz, ziomalak, możesz zostaw szybciutko subika na moim kanale, bo tylko subskrybenci będą mieli szansę takie fajne halloweenowe skiny zgarniać ode mnie za darmo. Dzisiejszy odcinek zaczniemy sobie od tego, że przed chwilą mieliśmy przerwę konwersacyjną. Nie można było grać w Brawla, twórcy naprawiali błędy. Jak widzicie, wielki bug związany z rankedami już jest naprawiony. I właśnie, moi drodzy, teraz jak to nagrywam, wleciała rekompensata dla każdego. 2 megaboksy w sklepie do odebrania. Co jest grane? Przez tego buga wszyscy możemy je dostać. To jest niesamowite i chyba to nie będzie jedyna rekompensata, ale oglądajcie odcinek do końca, to będziecie wszystko wiedzieli. Dobra, wiecie co? Ja tutaj nie zamulam i po prostu otworzę sobie te mega skrzyneczki teraz. Każdy z was, kto wszedł do Brawla, dostanie właśnie megaboksy, mega kozacko, i to na każdym koncie, więc dzisiaj na live'iku otworzymy może sobie jeszcze pozostałe megaboksiki. Jezu, co w tych megaboksach jest do trafienia? Wszystko? Czy o co chodzi? Jakim czy te megaboksy nagle wróciły? Totalnie się tego nie spodziewaliśmy. Dobra, uwaga, let's go! 3, kurde. Ale 550 błyskotek, więc zawsze coś, zawsze mi się te błyskotki przydadzą. Nie wiem, czy tutaj w tej puli megaboksów są do trafienia te same skiny, co ostatnio podczas eventu megaboksów, bo jak tak, to ja je wszystkie mam trafione, więc nawet nie mam się tutaj czego spodziewać. No ale może trafię Kendziego. Uwaga, czy tu będzie Kendzi w tym megaboksie? Oj, chyba nie. Dostałem 2. No ale przynajmniej mam 3 klejnoty za darmo. Nie ma co narzekać, jak za darmo to biorę. Dzięki za taką rekompensatę, szacun dla twórców, że coś takiego nam dali. Wczoraj, jak wiecie, było wyświetlone coś takiego. Twórcy napisali nam post na Twitterze, że niestety mają problemy właśnie z rankedami, że włączyli je, ale nie zapisały się rangi z poprzedniego sezonu, przez co w ogóle nie było boosta i było też kilka innych problemów. Problem dodatkowo był też związany z tym nowym skinem do Mandy, który jest do zdobycia w rankedowych stardropach. Powiem wam, że przez te wszystkie problemy bardzo możliwe, że dostaniemy darmowy prezent rekompensatę, ale do tego przejdę sobie zaraz. I właśnie, dostaliśmy, bo były to te 2 megaboksiki, moi drodzy, ale czy to jest jedna rekompensata, czy dostaniemy coś jeszcze więcej? Bo jest taka ważna informacja, oglądajcie do końca, to się dowiecie. Bo warto wspomnieć o tym, że właśnie ten oto tutaj, już wam go znajdę, rankedowy skinek złowroga Mandy totalnie nie był do trafienia. Był wyłączony z rankedowych stardropów, a ludzie, którzy wczoraj grali, rankedowe stardropy zdobywali i otwierali je, i tak nie mogli go trafić, bo się nie dało. Był to olbrzymi błąd, olbrzymi problem twórców Brawl Stars, no i wydaje mi się, że tutaj bez jakiejś rekompensaty dla graczy się nie obejdzie, bo po prostu gracze będą bardzo źli, jak wiedzą, że zmarnowali tak naprawdę rankedowe stardropy, bo otwierali je, a jedyne, co mogli w nich trafić, no to były to blinksy. Mamy szczęście, że te megaboksy wleciały. Zajmiemy się też specjalnym balansem, czyli powiem, który z zadymiarzy został osłabiony, a który ulepszony, bo właśnie dzisiaj z rana to wleciało. Zanim to, chciałem tylko szybko przypomnieć o wpisaniu kodziku Teorii w sklepie Brawl Stars, bo jak kupicie nowy karnecik z moim kodem, a ostatnio naprawdę sporo osób kupiło, to znajdziecie pozdrowienie na odcinku. I tutaj wam wyświetlam właśnie te osoby, które ostatnio zakupiły coś z moim kodzikiem. Dziękuję wam, widzowie, jestem was naprawdę bardzo dużo, jestem wam strasznie wdzięczny. Pamiętajcie, że zostały jeszcze ostatnie dni akcji, gdzie ktoś, kto kupi karnet właśnie z moim kodzikiem, zostanie wynagrodzony i dostanie losowego nowego skina, jakiego tylko będzie chciał. Więc jeśli jeszcze nie masz karnetu, a planujesz kupić, to pamiętaj, ziomal, o kodziku Teorii. Ale wracając do tematu, jeśli chodzi o błyskotki, moi drodzy, no to właśnie wczoraj w tych rankedowych stardropach nie dało się trafić tego skinka do Mandy i w zamian to wiele osób trafiało coś bardzo rzadkiego, czyli 1000 błyskotek, i tyle osób to trafiało, że to już nie było rzadkie. I wiedzieliśmy, że to nie jest fart tych osób, że one trafiły aż 1000 błyskotek, tylko po prostu jest to bug. Tutaj wam wyświetlam procenty, jeśli chodzi o te rankedowe stardropy, co w nich można trafić i tak dalej. No i jak widzicie, nie mamy tutaj nigdzie zapisanego procentu na 1000 błyskotek. Największa liczba to jest 5000 błyskotek, więc nawet 1000 błyskotek się nie dało trafić. A było 10% szans na tego skinka do Mandy, którego nikt nie trafił wczoraj, nikomu się nie udało, bo po prostu się nie dało. Ludzie trafiali zamiast to 1000 błyskotek. Dlatego każdy, kto wczoraj trafił 1000 błyskotek w jakimś rankedowym stardropie, tak naprawdę, gdyby nie było tego buga, to najprawdopodobniej trafiłby tego skina do Mandy. Tylko po prostu było to zlagowane, nie dało jej się trafić i zamieniało się to w 1000 błyskotek. Stąd uważam, że te osoby, które wczoraj trafiły 1000 błyskotek, powinny dostać rekompensatę,
I mimo, że te megaboxy otrzymały, to powinny dostać jeszcze tego skina lub chociaż zwrócić im rankedowego stardropa, no bo tak naprawdę każdy gracz dostał dodatkowo te megaboxy, nawet jak nie otwierał tych rankedowych stardropów, a jednak osoby, które otwierały i trafiły 1000 błyskotek, no to powinny dostać przecież tego skina w tym stardropie, a nie te 1000 błyskotek. Dlatego uważam, że one są dalej trochę poszkodowane i to jest dla nich nie fair, bo równie dobrze przecież w tych megaboxach mogą nie trafić nic, a tak to tego skina do Mandy by miały, więc no dla nich to jest trochę niesprawiedliwe i nie zdziwiłbym się, jakby te osoby się sprzeciwiły i jeszcze twórcy Brawl Stars na przykład sypnęli im tego skina dodatkowo lub rankedowego stardropa by im oddali. Wczoraj nawet na Twitterze i na innych social mediach tam był specjalny hashtag, żeby nie otwierać tych stardropów rankedowych, no bo nie da się w nich trafić właśnie tego skina. Ja jednego otworzyłem i żałuję, no bo straciłem tak naprawdę tego stardropika. Lecz to jeszcze nie koniec tego ciekawego odcinka. Zaraz już wam powiem, jaki jest balans, moi drodzy. Czyli który z zadymiarzy został osłabiony, który został ulepszony i tak dalej. A naprawdę są wielkie zmiany. Jest to ostatnia zmiana przed mistrzostwami Brawl Stars, przed finałami. Więc już do początku listopada żadnych zmian w balansie nie będzie, dlatego no zaraz wam to powiem. Przed tym jednak kolejny bug, który też miał wczoraj miejsce, który też rozwalił system. Mianowicie bug dotyczący tych skinów do Surge'a nowych z Karnetu. One jak widzicie mają normalnie koronę, mają też maskę i tak powinny wyglądać podczas gry. A jak wbijaliśmy do giereczki i nimi graliśmy, no to nie było totalnie tej korony widać. No i skinek ten po prostu był zlagowany. Co widzicie na przykład na tym screenie? Patrzcie na tego fioletowego skinka do Surge'a. No totalnie miał taką głowę zwykłego szkieletka bez tych ozdób, bez maski. I w sumie ja też przed chwilą tego buga jeszcze miałem. To samo tyczy się też tego tutaj skinka, którym przed chwilą grałem. Też nie miał on tutaj korony ani żadnej maski. No i wyglądało to zupełnie inaczej niż powinny wyglądać. Ale to też zostanie naprawione tak samo jak naprawione już zostały te wszystkie praktycznie rzeczy w rankedach. No dobra, więc zacznijmy sobie od wzmocnień. Który zadymiarz będzie teraz mocniejszy i został ulepszony? Po kolei wam wszystkich pokażę. Na początek jest to Squeak, moi drodzy. Squeak teraz będzie zadawał większy damage. Nie 2160, tylko 2320. Następnie, kolejna wzmocniona postać to tym razem Penny, która będzie po prostu miała zwiększony zasięg ataku o 8%, czyli minimalnie ten jej atak będzie dłuższy. Kolejna postać, która została zmieniona, to Maisie, też oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo jej damage z 2560 wzrósł na 2800, więc też jest mocno poprawiony. Mamy też dwie potężne zmiany, jeśli chodzi o Mandy, związane z jej atakiem i z jej ultem, który po prostu jest szybszy. I atak jej ult będzie szybszy o 20% mniej więcej, dlatego to jest bardzo fajna zmiana. Więc jak wszystkie ulepszenia już wam tutaj powiedziałem, to czas na osłabienia, których jest o wiele więcej w tej aktualizacji, bo między innymi troszkę osłabiony został Kenji, którego leczenie no nie będzie w gadżecie na 75%, tylko na 50%, więc no nie będzie aż tak mocne. Osłabiono też Meg, gdzie jej mecha wersja, czyli właśnie no, w tym robocie, nie będzie ona miała 8000 HP, tylko 7000. Nie ma co się dziwić, że osłabiony został również Daryl. I tutaj zasięg właśnie jego ulta jest o 27% mniejszy, więc to już spora różnica. Co ciekawe, osłabienie dostał także Moe, czyli jeden z nowszych zadymiarzy. I tutaj zasięg jego ulta też został obniżony do 20%. W sensie o 20% został zmniejszony. A przy okazji zwykły jego atak już nie zadaje 1200 HP, tylko 1080, więc o 120 HP mniej. Znerfiono nawet hiperdoładowanie Mortisa, tak widzowie, dobrze słyszycie. Z 50 na 40%, jeśli chodzi o zasięg. Damage Gale'a na super ataku już też nie jest taki mocny. Nie zadaje 1640 HP, tylko 1200, to jest potężnym osłabieniem, aż o 440 mniej damage'a będzie zadawał tym ultem. A żeby tego było mało, minimalnie zostało osłabione też jego hiperdoładowanie. Coś, co w sumie było potrzebne, bo Chester stawał się już zbyt mocny, to jego osłabienie, ponieważ nie będzie miał już 7400 HP, tylko będzie miał 7000, a do tego jego star power też już nie będzie dawał mu 200% damage'a, tylko 150. Mandy dostała dwa ulepszenia, ale dostała też dwa osłabienia. A dotyczą one tego to star powera na celowniku, gdzie jego bonusowy speed z 20% jest zmniejszony na 16%, no i naprawiono taki bug, gdy po prostu jest on aktywowany. To są wszystkie zmiany w balansie, dajcie znać, która według was jest najlepsza. Ja troszkę żałuję, że nie ma żadnej zmiany związanej z Doge'em. Wydaje mi się, że Doge powinien być wzmocniony, a twórcy totalnie go nie ruszyli. Całą tą grafikę znalazłem u Chuzena na Twitterze, więc wpadajcie, link do niego dam w opisie. To na tyle w tym odcinku, do zobaczenia w kolejnych, trzymajcie się, piona!